Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będę grał sobie na Hot Wheels. Weźmiemy sobie fantastycznego Hurricana. Kurde, jak ten samochód fajnie wygląda. Man. Czekajcie, zrobię sobie ładną fotę na miniaturkę tego filmu. Ale fantastycznie wygląda. Zresztą takie akurat oświetlenie i tak idealnie mi się stanęło tutaj w tym miejscu. Może jeszcze powinienem inaczej wykadrować to, że w ten sposób. Ach, te samochody, co? Lamborghini są zresztą bardzo ładne. Może tutaj, z tej strony coś spróbujemy? W ten sposób? Nie, on od przodu chyba najfajniej wygląda. Od przodu i tak trochę od góry. Ma takie fajne linie, naprawdę. Super auto. Pyk. Okej, okay, robimy fotę. To jest wersja Horizon Edition. Specjalna, ona chyba ma boost do punktów doświadczenia, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Tak czy inaczej, jest fajna ranga do zdobycia w Forzie Horizon. To jest chyba, jak się zdobędzie 1000 poziom w grze, to się dostaje rangę, która jest oznaczona taką platynową jakby gwiazdką. I chciałbym coś takiego zdobyć. To jest oczywiście do trybu multiplayer w singlu. Też to nam się pokazuje, jeśli jeździmy jakieś wyścigi. Teraz tak. Długo sobie trenowałem. Długo, no gdzieś tak z około 2 godzinki sobie trenowałem jazdę po tej mapie. I tak jak mówiłem wam na live'ach, byłem tutaj przygotowany do tego, że kurczę, będzie się cały czas jechać na full prędkość. Wiecie, gaz do końca i fantastycznie, nie? A tu się okazuje, że jest troszeczkę inaczej. Trzeba jechać bardzo precyzyjnie. Trzeba wiedzieć, w którym miejscu jak skoczyć, żeby nie polecieć na przykład za daleko, albo żeby nie przywalić w inną drogę, jak jedziemy za szybkim samochodem. Czasami jest tak, że jest jakiś skok i możemy przywalić na przykład, nie wiem, w tą trasę tutaj wyżej, jak będziemy gdzieś tam w jakimś miejscu lecieć, także... Kurde, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że rzeczywiście ten dodatek będzie taki dużo szybszy, dużo takiej jazdy na pała. Tu się okazuje, że jest jeszcze trudniej niż na zwykłej mapce. I powiem wam, że jest jeszcze trudniej niż na Blizzard Mountain. Na tyle trudno, że musiałem sobie obniżyć poziom trudności z nie do pokonania do chyba tego przedostatniego poziomu trudności. Bo no po prostu nie dawałem sobie rady. Tak naprawdę nie wiem, czy cały odcinek będę jeździł Hurricanem. Zobaczcie, mam go w klasie S9. Troszeczkę go zmodyfikowałem, jeśli chodzi o biegi. Dlatego, że no skróciłem mu odrobinę, żeby tam jechał troszeczkę lepiej, przyspieszał. I teraz jego prędkość maksymalna to jakieś 339 km na godzinę, więc w klasie S1 to jest w 100% wystarczająco. Tutaj mamy jakiś wyścig w S1, spróbuję zdobyć 3 gwiazdki, czy te 3 płomienie. Okej. Czas okrążenia lepszy niż minuta 20. Spróbujmy. Zobaczymy, jak mi pójdzie Hurricanem. Tutaj napęd na 4 koła, więc nie powinienem się niczym specjalnie przejmować, jeśli chodzi o trakcję. Jest bardzo łatwo. Nie mogę się napatrzeć, że ten samochód wygląda fantastycznie. Jeszcze jeden mam taki, właściwie kilka mam takich fantastycznych samochodów w garażu. Hurricane jest jednym z takich moich ulubionych. Ale jest jeszcze Lamborghini Murcielago, jest Lamborghini Gallardo Super Lagera. Również bardzo, bardzo fajny. No i jeździłem sobie Ferrarką po tej mapie. Ferrarka to była chyba GBT. Chyba właśnie ta, którą minąłem. Też bardzo fajnie mi się ścigało. Jeździłem głównie na multiplayerze i próbowałem ogrywać tam graczy. Powiem wam, każdy ma problemy. Oprócz Szucków chyba. Każdy ma problemy z jazdą po tej mapce. Co on tak przyspieszył? Bo... jest trudno, jest po prostu trudno ograć tutaj nawet boty, zwłaszcza boty chyba, bo ludzie teraz jeżdżą nie najlepiej, ale to dobrze. Okej, jedziemy tutaj, bo multiplayer jest taki troszeczkę bardziej realistyczny, nie? Ło, ale tu wywala, no kurczę, myślałbyś, że pojedziesz sobie fajnie tutaj po ścianie i fantastycznie, a tutaj jakoś bardzo ślisko jest. Jeździ się po tych rampach, po takich przesadzonych jakby kątach. Tak? Zatrzymajmy się tu na chwilę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak? Jak mamy tryb zdjęcia, to aparat mamy równolegle do podłoża. Tak? I zobaczcie, my tu jedziemy po ścianie takiej... no po ścianie po prostu, no!
ona jest prostopadle do ziemi, what the... Tak? I jak się jedzie samochodem, to tego nie widać. I dlatego bardzo fajna jest kamera z maski, jak się jeździ te wyścigi. Z kokpitu tak nie do końca, bo nie widać za bardzo dobrze wszystkiego, ale kamera z maski jest troszeczkę bardziej imersywna, chociaż ciężko wyczuć też na przykład, w którą stronę samochód jest zarzucony, bo czasami tam jedziemy w lekkim drifcie czy coś, nie? Dlatego ja i tak wolę tę kamerę. Ale ogólnie tak, tamta kamera jest taka fajna, jeśli chcemy pojeździć jak bardziej efektywnie, nie? Jeśli chcemy tam koledze zaimponować, bo patrz jak tu się zapierdziela, to wtedy wybieramy tą kamerę z maski. Rzeczywiście jest ona bardzo efektywna. Efektywna to jak... jakby była wydajna, o. Ale to nie pasuje do kamery. Właśnie mi się zawsze myli. Efektywna z efektowną, nie? To się można bardzo łatwo pomylić. Coś jest efektywnego albo efektownego. Efekty z efektami, na przykład specjalnymi w filmach, a efektowne... Czy efekty... Kurde, już mi się pomyliło. Efektywne... The fuck? Co mi tutaj... Efektywne to jak... Cholera, to się może pomylić. No kurde, co tu tak rzucać? Nie powinno tak rzucać, no. Downforce i te sprawy, hej. Dobra, minuta 20 i jeszcze dodatkowo musimy wygrać wyścig, a to jest chyba ostatnie okrążenie. I zobaczcie, że boty naprawdę tutaj cisną nieźle. Ciężko je ograć. Ale to jest właśnie dobra zaleta, tylko że czasami one też tak dziwnie przyspieszają i to widać i to jest takie niefajne wtedy. Masz wrażenie, że rzeczywiście z takimi robotami się ścigasz. Które są wręcz nie do pokonania. Ale zobaczcie, trzeba bardzo, bardzo zwalniać w niektórych momentach. I no, tego się nie przeskoczy. Trzeba i już. Tak, i trzeba precyzyjnie jechać, umiejętnie pokonywać wszystkie te zagięcia i tak dalej. Oj, nie jest to taka łatwa sprawa. No, ale też nie chcę was specjalnie namawiać do tego dodatku, żebyście kupowali specjalnie. Nie jest on jakiś tam rewolucyjny i nie wprowadza nie wiadomo czego do Forzy. Oczywiście są nowe samochody i tak dalej. Ale chodzi mi tu o to, że jest strasznie drogi. Płacimy 100 za niego. 100 zł. Ja sobie kupiłem Season Pass wcześniej. No ale to ja jestem YouTuberem, więc mój obowiązek jest nagrywać z tej gry, bo jest fantastyczna. Jest najlepsza gra wyścigowa, jaka jest. Ale kurde, 100 zł. Ja na waszym miejscu poczekałbym albo na jakąś wyprzedaż, albo coś, jeśli ktoś naprawdę nie czuje się przy hajsie. Zresztą warto sobie też pooszczędzać i poczekać na jakieś wyprzedaże, no. Nie wszyscy musimy grać w jednym czasie w to samo, no ale kurde. Naprawdę to jest jedna z droższych gier, w jakie grałem kiedykolwiek. I naprawdę nie chcę was namawiać do zakupu w niej, do czegokolwiek, jeśli musicie gdzieś wydać kasę, bo to jest naprawdę... za dużo moim zdaniem. Czy gra jest tego warta? Zależy. Na przykład wydacie sobie w dniu premiery, powiedzmy, wydacie sobie te 150 zł na GTA 5 i gracie przez ileś tam lat, no nie? A tutaj w dniu premiery wydasz sobie 370 zł i gra jeszcze ma czelność nie działać zbyt dobrze. Dopiero dzisiaj mamy maj. Zobaczcie, 7 miesięcy po premierze gry ona dopiero została załatana, jeśli chodzi o problemy techniczne związane z jej działaniem. Nie miałem dobrego czasu. Shit, to jak tu trzeba jechać? Minuta 20. Nie ogarnąłem tego, ale jaja. Co, jak ja tu powinienem jechać, żeby to ogarnąć? Chyba lepiej po prostu. No, ale chodzi mi o to, że ta gra jest taka droga i mi się to w pale nie mieści, naprawdę. Ona jest fajna, tak? I można dużo się w niej zagrać i spędzić w niej trochę czasu, ale kurde. To nie ten poziom, no. To nie ten poziom. Ech. Boli mnie to naprawdę, bo nie wiem, w którą stronę ten rynek growy zmierza. Czy niedługo nie będziemy musieli za gry płacić całą wypłatę, żeby sobie normalnie pograć, a i tak będą one chodziły jak chodzą? Nie wiem, no.
Mam nadzieję, że tak nie będzie. No ale taki pesymistyczny akcent troszeczkę w moim odcinku. Ponarzekałem, wyplułem z siebie to wszystko, te negatywne emocje. I możemy wracać do Forzy i pojechać sobie w nowe miejsce na jakiś wyścig. I pewnie tak, czekacie na jakieś S2, żeby tu pocisnąć, zobaczyć jak to wygląda. Tu mamy wyścig w klasie S2. Ale pozwólcie, że dojadę tam samochodem, a się nie przeteleportuję, bo no, żeby jechać dobrze na tej mapce, to trzeba po niej jeździć, jak najwięcej, przydałoby się. I gdy będę się tak teleportował z miejsca na miejsce, to nigdy się nie nauczę. A chodzi o to, żeby też w miarę dobrze jeździć, bo na tych live'ach, no już aż mi było głupio rozbijać się ciągle o te ściany, gdzieś tam jechać tak bardzo, bardzo, bardzo słabo. I każdy lucek mi tam rozwalał na tych wyścigach, no nie ma się co dziwić, tak jeździłem to. No, ale sobie właśnie troszeczkę poćwiczyłem i też sobie będę ćwiczył w Forzie, żeby jak najlepiej ogarnąć tą jazdę. I ktoś powtórce, wstawiłem powtórkę z live'a na YouTube'a i ktoś właśnie pod tą powtórką w komentarzu napisał, że to dobrze, że ten dodatek jest taki wymagający, że tutaj trzeba troszeczkę się skupić, żeby jeździć bardziej precyzyjnie, bo wtedy się gra nam nie znudzi. To jest bardzo dobre podejście. Oczywiście, że tak. To ma być dla nas wyzwanie, ta gra. Te mapki. Jak kiedyś będziecie mieli okazję przejechać, jeśli już nie jeździliście tutaj pierwsze kilometry, to doznacie takiej frustracji, że o kurde, tutaj się nie da jeździć, nie? Ale musicie wtedy dojść do takiego wniosku, że no kurczę, po coś się gra w te gry? Nie gra się w nie po to, żeby wszystko nam samo się grało i było super łatwo, tylko żeby rzeczywiście poczuć ten dreszczyk emocji, ten jakiś tam cień rywalizacji, żeby poczuć to po prostu, nie? Czekajcie, zobaczymy, co tu mamy. Świetna prędkość. 4 razy musimy osiągnąć to. No i co? Ja sobie tutaj testowałem różne samochody. Weźmiemy sobie tym razem może Sesto Elemento i zobaczymy jak mi pójdzie w Sesto. Napęd na 4 kół, więc też powinno raz, no w miarę pójść. Świetna prędkość to nie jest jakaś trudna rzecz do osiągnięcia. Bardziej się boję tego, że nie pokonam botów. One są naprawdę bardzo, bardzo ciężkie do pokonania, nawet na tym poziomie, który mam teraz ustawiony. I pewnie też chcielibyście zobaczyć Pagani Zonda R spokojnie. Mam już ją kupioną, ale chyba jej jeszcze nie robiłem. Zresztą w tym samochodzie niewiele jest do roboty. Okej, Szeszto chyba z przodu jedzie też Sesto. I mamy już postęp w wyzwaniu. Musimy 4 razy świetną prędkość uzyskać. Wow, no i właśnie. Na multiku nie mogę sobie cofnąć. I tutaj zobaczcie, też nie pokazują mi się te strzałki idealnego... A nie, pokazują się? Nie pokazują się, nie pokazały się, prawda? Nic tutaj nie było. I też tak jedziesz tak na ślepo trochę. Ja jestem do tych strzałek przyzwyczajony, bo nie sposób jest zapamiętać od razu wszystkich zakrętów w Forzie i dlatego sobie ustawiłem, żeby one mi pomagały. To jest jedyna pomoc, jaką mam tutaj w grze. I to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Dużo razy uratowało mi to dupę i sprawiło, że wygrałem wyścigi. Natomiast tutaj to nie działa zbyt dobrze. I tak prawdę mówiąc, chyba lepiej by było to całkowicie wyłączyć, żeby po prostu na tym nie polegać i nie czekać, aż one się pojawią przed jakimś tam zakrętem, prawda? O, tutaj też się nie pojawia nic, chociaż może za wolno jechałem w tym miejscu. Jezu, zobaczcie, tu się naprawdę jedzie po tych prostopadłych ścianach. Sesto jest mega szybkie, myślałem, że zostanę gdzieś tam z tyłu. Chyba, właśnie, to jest to, o czym mówiłem, moi drodzy. Ej, moment, czy ja dobrze wylądowałem? No kurde, chyba dobrze wylądowałem nawet. Damn. Ale to jest to, o czym mówiłem, że można przelecieć za wysoko, za daleko nawet, jeśli nie będziemy uważali. Dlatego trzeba troszeczkę czasami zwolnić, czasami pokonać te serpentynki lepiej. I to jest bardzo fajne oczywiście, tylko można się zbulwersować, jak się na początku wbije tutaj i z takim zamysłem, że będziemy jechać cały czas na maksa, gaz do końca i fajnie. A tu się okazuje, że jest zupełnie inaczej.
Teraz mi się koła zablokowały, poleciałem na ścianę. Nie wiem, czy uda mi się uzyskać jeszcze świetną prędkość kilka razy. Tutaj oczywiście też możemy... Oj, shit! Możemy tworzyć swoje własne mistrzostwa. Bardzo szybko jest to sesto. Gdybym odrobinę lepiej jechał, to naprawdę byłoby co oglądać. No ale myślę, że i tak jest lepiej niż jak pierwszy raz tutaj coś próbowałem. Bo przynajmniej mam respekt do tych wszystkich zakrętów. Nabrałem tego respektu, jak się kilkanaście razy porozwalałem gdzieś tam na multiku. Tak, trzeba będzie całkowicie wyłączyć te strzałki, bo one tutaj w ogóle nie działają, no. A zresztą już chyba na tyle pamiętam na podstawowej mapce te wszystkie zakręty, że rzeczywiście one chyba nie są mi aż tak mocno potrzebne. Natomiast tutaj przydałyby się, a nie działają. I to jest problem. Te pętle są świetne, ale patrzcie, jaki tutaj trudny odcinek. I ten odcinek możemy tylko i wyłącznie pokonać dobrze, jadąc wolno. Za mną jechało też sesto elemento, ale chyba nie uzyskałem tego wyzwania, nie zrobiłem wyzwania prędkościowego. I nie uzyskałem tej prędkości 4 razy takiej jakiejś tam wysokiej. Chyba, bo nawet nie obserwowałem tego, nie miałem czasu. Świetna prędkość razy 4. A jednak, udało się. Nawet nie zauważyłem, kiedy mi się to nabiło. Bardzo dobrze. Czyli co, to mamy ogarnięte. Teraz przydałoby się zrobić jakiś kolejny wyścig w klasie S2 i w końcu pokazać wam, jak wygląda, chciałem powiedzieć, Lamborghini. Pagani Zonda R. Musimy sobie znaleźć jakiś wyścig w klasie S2, tu mamy okrążenia. I mam zdobyte 2 gwiazdki albo 2 płomienie. Musimy tam dojechać i wybrać sobie Pagani Zonda R, zobaczymy jak mi pójdzie. Pagani Zonda R będzie prawdopodobnie troszeczkę trudniejsza w prowadzeniu, choć tak naprawdę to jest taki zabudowany go-kart, umówmy się. Tam karoseria jest tylko, nie wiem, takim niepotrzebnym dodatkiem. Znaczy potrzebny, no bo wiadomo, że docisk aerodynamiczny, ale te sportowe samochody, tak samo w sumie jest to elemento. Tam pod tą blachą, czy włóknem węglowym jest tylko jakaś tam rama, taka z rurek zrobiona i tyle. Nic więcej nie ma. Więc są to mega lekkie samochody przede wszystkim. Tam było to wyścigowe sesto elemento. Zobaczcie sobie tutaj, jak to wygląda. Tak, włączamy aparat. Zobaczcie sobie. Trasy są naprawdę nieźle powykręcane. No. I tak jak patrzyłem na te pierwsze zdjęcia, jakieś zwiastuny tego trybu, tego Hot Wheels, to tak troszeczkę nie dowierzałem, że rzeczywiście po tych trasach będziemy sobie jeździć i jak to będzie wyglądało, bo no bądź co bądź, w Forzie te samochody są takie troszeczkę driftujące. I zaskoczony byłem, że 3 gwiazdki zdobyłem na strefie prędkości bez problemu. Okej. Okay. Weźmy sobie teraz Zondę R. No, nie stuningowana, więc powinno jakoś pójść, no to jest i tak bardzo wysoki stad, nie będzie raczej problemu. Zonda R. Rama zabudowana włóknem węglowym. I będziemy jechać w nocy, niestety. Strasznie nie lubię jechać w nocy, zwłaszcza w miejscu, gdzie nic nie widać. Czyli na tej mapie, której w ogóle nawet nie znam. Poziom trudności mam ustawiony na pro. Dalej jest nie do pokonania, ale właśnie, tutaj mam tor jazdy, tylko hamowanie. Mogę to całkowicie wyłączyć i mam plus 5% do uzyskanych kredytów. Tak. No i jedźmy. Rozpoczynamy zabawę. Oj, chciałem się napić, ale nie zdążę. O kurde, ten samochód skręca. Ten samochód skręca. Mamy tutaj okrążenia i znowu nie spojrzałem, co mamy do wykonania, jakie mamy cele. Znaczy oczywiście wygrać, ale co ponadto? Kurde, co tu się stało z tymi butami? What the f... Okej. Że też one sobie radzą, te boty, na tych powykręcanych traskach.
Ale kurde, jak ta zonda napieprza. Ona tak jakby była zrobiona do tych wyścigów, bez kitu. Fajnie się tym jedzie. To jest też ciekawe, że tymi samochodami Hot Wheels, tymi nielicencjonowanymi, możemy jeździć z graczami, którzy nie kupili sobie dodatku po tamtej standardowej mapce. To możemy się w ten sposób tak troszeczkę wyróżnić. Jeśli ktoś już wygra tą stówę na nowy dodatek, to może mieć naprawdę bardzo ciekawe samochody. Ciekawe, ale to nie znaczy, że są jakoś tam super dobre i lepsze od tych, które już mamy w grze. Bo naprawdę robiąc jakiś tam dobry tuning danego samochodu, jesteśmy w stanie rozwalić wszystko i wszystkich. Na przykład takim hurakanem. Dlatego tam to są głównie umiejętności, nie? Ale kurczę, ten samochód jeździ fantastycznie. Ja tutaj naprawdę nie muszę się specjalnie skupiać na tej jeździe. I uwaga, zaraz będzie ściana. Już to mówiłem na live, ale zawsze mam tak, że jak pochwalę jakiś samochód, nieważne w jakiej grze, czy to w Forzie, czy to w Need for Speedzie, za każdym razem mam tak, że walę w jakąś ścianę. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. No, samochód pochwaliłem już na samym starcie, nie powinienem tak robić. Kurde, jak oni jeżdżą. Ale zakręty, jakie wyjście z zakrętu ta zonda ma. Trzeba sprawdzić się na multiku. I Bochen mnie zahamował. Ty Bochenie jeden, ty! I pętela. Pętelki są bardzo fajne. Zresztą fajna pora dnia, nie? Tak wszystko fantastycznie wygląda w tym zachodzie albo wschodzie słońca? Zachodzie chyba. Kurde, co on zrobił? No i tak, i zajeżdża mi drogę. Co to, jakaś policja jest? Czekajcie, jeszcze tak zerknę. Czy my jesteśmy tu do góry nogami? Jak to wygląda? Zobaczcie, możemy sobie zrobić takie fajne zdjątko. Kurde. Pionowo do góry. I w dół. Masakra. Dobrze, teraz byleby tylko ten wyścig ukończyć na pierwszej pozycji, będzie dobrze. Także widzicie, trzeba tutaj hamować, redukować tą prędkość znacznie. Jechaliśmy przed chwilą pionowo w dół i był dosyć ostry zakręt. Kurde, to sonda naprawdę. Mogłem ją wziąć na te live'y, to jakoś by mi lepiej szło na tych wyścigach, a ja miałem takie wyrzuty sumienia, że było okropnie, naprawdę było okropnie. I ludzie się tak patrzyli na to, Lucek, co ty, jak ty jeździsz? A to jest właśnie tak, że jak ktoś słabo gra, to aż się tego oglądać nie chce. Ja mam takie wyrzuty sumienia, że wam tylko popsułem to widowisko na tym nowym dodatku. Powinienem tak zrobić, że cholerny Bochen, no to jest jakaś policja. Widzicie, jak mnie zatrzymuje? Jak w Most Wanted. Powinienem zrobić tak, że sobie odpalę ten dodatek, nauczę się wszystkich tras i jakimś sposobem skasuję cały postęp. I wtedy, o ho ho, gram pierwszy raz, ale mi dobrze idzie. No ale chyba lepiej są takie realistyczne live'y, gdzie naprawdę pokazuję, że nie idzie mi za dobrze, a potem zobaczycie postęp za kilka live'ów, że rzeczywiście zrobiłem... Co on tak zapieprza? Ile on jechał? To w końcu Bochen, no ale kurde, on tak jakby wyprzedzi mnie za mocno i zaraz ma wyrzuty sumienia, że użył speedhacka albo coś takiego i zwalnia. Kurde, wow. Musimy przejechać jeszcze jeden wyścig tą zondą. To było niesamowite. Królowałem, a zobaczcie, wcale zonda nie jest wymaksowana. To jest stat taki standardowy dla tych samochodów w klasie S2 po czasie, gdy sobie jakiś tam samochód kupimy. 40 tysięcy kredytu. Kurde, już mam 4 miliony... 4,5 miliona kredytów już mam uzbieranych. To jest bardzo dużo. Nie wiem skąd, dopiero co miałem 3. Jeżdżąc te wyścigi jednak... Kurde. Minuta 42. Zondą poszło wyśmienicie. Myślałem, że będę miał problemy z jakąś kontrolą trakcji. Tu się okazało coś zupełnie innego. Ale patrzę, że tu mam jeszcze jakiś wyścig w klasie S1 do zrobienia. To są okrążenia.
Ja bym miał ochotę na jakiś sprint. Coś, czego jeszcze nie robiłem. Tu jest w klasie S2, mamy sprint. No dobra, jedziemy. Powinienem dojechać bez problemu. Chodź zonda, przejedziemy się. Uhohoho. No właśnie, tu już mam napęd na tył i przy takim raptownym przyspieszaniu czuć to. Chociaż na wyścigu w ogóle nie czułem tego napędu na tył. To znaczy, może właśnie czułem przy skręcaniu, kiedy zonda była taka troszeczkę nadsterowna, ale trzymała się. Trzymała się drogi i nie było mowy o jakimś tam zarzucaniu czy czymś takim niedobrym w tym rodzaju. Absolutnie, świetnie się tym jeździ. Będę musiał jeszcze tak przerobić sobie zondę Cinque, którą też sobie kupiłem kiedyś, tylko nie potrafiłem jej za dobrze zrobić. Ale ta zonda jest, no mówię wam, jest po prostu do tego wyścigu, do tej mapki chyba zrobiona specjalnie przez zespół Forza Horizon. Bo jeździ się nią wyśmienicie tutaj. O, za daleko. No dalej, zonda. Tak, gaz do połowy trzymałem, a i tak zabuksowała. No mamy tu bardzo dużo mocy, bardzo mało wagi. I to będzie nam troszeczkę rzucać. Swoją drogą, kupiłem sobie Season's Pass. I Season's Pass obejmował dwa dodatki z ekspansji mapy. Coś czuję, że to nie jest koniec dodatków do tej gry. I że coś jeszcze na pewno się pojawi. Ale co? No, tego nie wiadomo. Aha, kurczę, myślałem, że... Okej, nieważne. Myślałem, że jadę na wyścigu, a... No. Ciekawy jestem, czy już robią Forza Horizon 4? Raczej nie. Ja myślę, że poczekają do następnej generacji konsol. Dobrze, teraz spróbujmy to. No i co? Jechaliśmy sobie z zondą Cinque, to teraz może... Radical jest mega przyczepny, ale weźmy sobie Ultimę. Ultimę zrobiłem na maksymalny grip, jaki się da. Maksymalny docisk. I zobaczymy, jak mi nią pójdzie. Ogromna moc. Niesamowite przyspieszenie i przede wszystkim też niesamowita prędkość maksymalna. Jeśli się odpowiednio zrobi ten samochód, można nim wygrywać wszystko, ale w prowadzeniu jest też bardzo trudny. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Mamy tu cele jakieś. 12 dobra prędkość. Chyba wybrałem dobry samochód do tego. Spróbujmy. I dlaczego właśnie jadę 720? Dlatego, że w 720 możemy włożyć ospoilerowanie i samochód nie podniesie nam się do klasy X, jak to jest w przypadku 1020 Ultimy. W 1020 właśnie, jak zainstalujemy sobie spoiler, od razu podnosi nam się klasa do klasy X. No i tutaj czuć ewidentnie troszeczkę gorszą przyczepność i chyba nawet jakby wagę tego samochodu. Czy Ultima jest cięższa od zondy R? Może to kwestia tuningu, ale naprawdę. Wow! Tu trzeba uważać. O, właśnie. Widzicie? To jest to, o czym mówiłem na początku odcinka. Nie zawsze trzeba jechać na full. Czasami trzeba po prostu przyhamować. Ja sobie tu zredukuję bieg. Widzicie? Samo mnie wywala. Ja tutaj nie mam za bardzo kontroli nad samochodem. Mogłem jedynie zredukować bieg, żeby coś tam mocniej... O, shit, ale rzuca. Żeby coś tam mocniej przyhamował. Ale i tak było ciężko. Muszę w tej ultimie kąt zmienić, bo jest taka za bardzo responsywna i chyba stabilizatory ma za luźno ustawione, bo buja troszeczkę tym samochodem na różne strony. W lewo i w prawo. Przy skręcaniu. Nie jest taka... Okej, hamujemy. Muszę się teraz skupić, bo ten samochód jest troszeczkę trudniejszy do opanowania niż Zondzior.
słabo. Chciałem lepiej nacelować, a mi się samochód bokiem ustawił i widzieliście, jaki był skutek. I teraz nie wceluję w ogóle. Widzicie, jak tu... To jest właśnie ta precyzja. Bo wszyscy się tu porozbijali, ale what the fuck? Trudny wyścig w takim razie. I mogę go przegrać jeszcze. Dawaj Ultima, na prostej, podasz radę. Oj kurczę, ciężko tam. Jakieś Heneseje mnie... Jakieś osrane Kenizegi mnie powyprzedzały, jakieś gówniane Heneseje, co w ogóle skręcać nie potrafią. Dajcie spokój. Dajcie spokój, moją Ultimę. Moje wspaniałe dziecko. Muszę tutaj sobie lepiej z trakcją poradzić. No super sobie poradziłem, jeżdżąc po ścianach, ale nie, tam widziałem, że jechała Acura NSX. Świetnie sobie poradziłem z trakcją, wrzucając nadbieg, czwórkę. Nie no, kurde, słabo. Ale chociaż postęp wyzwaniem... Co mi po tym postępie, jak i tak ukończyłem drugi, trzeci, czwarty. Dajcie spokój. A nie, to GTA Spano było. A, ja myślałem, że Acura NSX. Widać, jakoś tam podobna z tyłu jest. Hennessey Venom wygrał, dajcie spokój, przecież to w ogóle nie skręca. Ten Hennessey to tylko na dragi jest. Wpierdzielili do niego V8 i do Lotusa Exige'a, troszeczkę go poszerzyli i wydłużyli. Cała filozofia. Wcale to nie jeździ jakoś fantastycznie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, nara... BMW wygrałem, shit! To nic specjalnego. Trzymajcie się, na razie, pa.